starą. No. Jest starą, tak. Odbieżnie nawet chyba wysłały, bo dlatego nie ponad 300 stron stało. Ja to zamieściłem u wszystkich, które oni musieli wysyłać do Otwieram posiedzenie 84. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kusakowo 15 grudnia 2022 roku. Zastąpiła zmiana numeracji sesji. W związku, iż sesja nadzwyczajna odbyła się przed sesją zaplanowaną wcześniej, obecna sesja jest sesją numer 84. Witam Państwa radnych, witam przybyłych gości, a witam także Panią Sekretarz, witam Pana Mecenasa. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, z obowiązku stałego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że obrady Rady Gminy Kusakowo są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek grupy radnych wraz z przedstawionym porządkiem obrad. I porządek obrad zawierał przede wszystkim rozpatrzenie petycji w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy. Przejdziemy, czy są jakieś uwagi do tego porządku? Nie ma. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały. Jest to rozpatrzenie porządku nie zatwierdzamy. Przewodnicząca Komisji Skargi Wniosków i Petycji jestem winna wyjaśnienie, jak doszło do poprzedniego uzasadnienia tej uchwały i rozstrzygnięcia. Była taka wola większości Komisji Skargi Wniosków i Petycji. Byłam temu przeciwna i zgłosiłam pani biurze rady obsługującą naszą radę, że nie mam wątpliwości i uczulałam na to, że ta uchwała, nie uchwała, tylko petycja była wniesiona w oparciu o przepisy petycji. To, co spowodowało jej rozstrzygnięcie, tak a nie inne, spowodowało postępowanie nadzorcze wojewody. W związku z tym wydaje mi się, że robienie rady nadzwyczajnej dla jednej uchwały w tym zakresie, to dla mnie nie wygląda to tak najlepiej. Z tego względu, że panie przewodniczący i tak by pan musiał rozstrzygnąć odpowiednio tą uchwałę, chociażby ze względu na postępowanie nadzorcze wojewody. Chciałam się odnieść do wypowiedzi pani przewodniczącej. O ile pamiętam, uzasadnienie było, że petycja zostaje nierozpatrzona. Zostało tam to napisane. Natomiast my omawialiśmy ten temat na komisji skarg wniosków i petycji. Przygotowaliśmy, że tak powiem, omawialiśmy i uzasadnialiśmy, dlaczego ta komisja, dlaczego ta petycja nie powinna być, że tak powiem, rozpatrywana. W uzasadnieniu tego nie było, więc może dlatego wojewoda odrzucił to, bośmy to rozpatrywali, ale doszliśmy do wniosku, że ta petycja nie spełnia wymogów formalnych i nie może być, że tak powiem, brana pod uwagę przez naszą komisję. Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pan tutaj wojewoda uznał, czy twierdzi, że petycja powinna być albo rozpatrzona pozytywnie albo negatywnie, a nie żeby pozostawiona bez rozpatrzenia. Po prostu to jakby to zostało nam zarzucone. Komisji. Dobrze. I teraz, drodzy
Szanowni Państwo, otrzymali Państwo projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Czy Państwo tutaj mają do tego projektu uchwały jakieś pytania? Tak, proszę bardzo, Pani Radna. Ponownie wyrażam swoje zdanie na ten temat. Z tego względu, że widzę, że uchwała już jest przygotowana jako odrzucona, czy inaczej potraktowana, jako wniesiona przez podmiot nieuprawniony postanawia, że nie zasługuje na uwzględnienie. Nie wiem, czy nie zasługuje na uwzględnienie powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. Była w przeszłości powołana taka rada. Wspominamy, jak się zakończyły jej losy. Być może nie uzyskała pomocy stosownej od rady, ale uważam, że nasze społeczeństwo rozwija się, jest coraz więcej młodzieży i byłaby ta młodzież takim partnerem w rozstrzyganiu niektórych może spraw, odpowiedzi opiniodawczych, tak jak mówimy. Natomiast dziwię się, że radni nowej jakości jednak nie podejmą tego wyzwania, aby utworzyć Młodzieżową Radę Gminy i dać szansę młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym. To jest tak ważne. A wzorce wydaje mi się, że powinna Młodzieżowa Rada Gminy czerpać właśnie od radnych, którzy sprawują takie funkcje. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Jana Stały. Wielokrotnie na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wielokrotnie na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omawialiśmy, dlaczego ta petycja nie spełnia wymogów formalnych. Tak jak tutaj w przygotowanym projekcie uchwały jest napisane, co musi się zadziać, żeby można było tą radę powołać. I o tym była dyskusja. Natomiast stwierdzenie Pani Przewodniczącej, że my jesteśmy przeciwni Rady Młodzieżowej, nie. My jesteśmy przeciwni zmuszania młodzieży do działania w Radzie Młodzieży. Wielokrotnie mówiliśmy, że jeżeli znajdzie się grupa młodzieży chętna do działania, która przyjdzie do nas i powie, my chcemy działać, my chcemy współuczestniczyć w rządzeniu gminy, my mamy osobę, która się nami opiekuje, pokieruje i my chcemy tutaj zrobić dobrą robotę dla gminy. Wtedy się pochylimy i wtedy na pewno nasza decyzja nie będzie na nie. Proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców i tutaj całą radę, że rada jest, że członkowie komisji są przeciwko. Nie zostały spełnione wymogi formalne. Nie można zmusić zbierać młodzież na ulicy i kazać im wejść do Rady Młodzieżowej po to tylko, żeby była. To musi być od nich. To musi być od nich chęć działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj nawiązując do słów radny Nastały, ta dyskusja na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kosakowo już była w czasie tej kadencji, się odbywała i też chyba zgodnie doszliśmy do takiego wniosku, że to ta inicjatywa powinna wyjść od, czy to uczniów młodzieży, od osób, które są zainteresowane byciem w tej Radzie, od środowiska szkolnego, od po prostu od osób, które pokażą nam, że są zaangażowane i wtedy my utworzymy im taką możliwość. I wtedy to było powiedziane, tak? Jeżeli będą chętni, znajdą się, czy ze środowisk szkolnych, takie zapytanie wśród grona pedagogicznego szkół w naszej gminie też było skierowane i jakby no, nie było zewu jako zainteresowane, że chcemy, aby coś takiego było powstało. To było wówczas, kiedy był poprzedni wniosek, ten co był, tak? Wniosek o powołanie w Młodzieżowej Radzie. Proszę bardzo, Pani Radna. Był wniosek Pana Adama Szczuko, który chciał właśnie taką inicjatywę podjął i wiemy, jak się zakończyło. Dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania?
bardzo, radna Agata Szydłowska. Chciałam się odnieść do inicjatywy społecznej, bo tym razem jest to młodzież. No, kilka lat temu, powiedzmy dwa, była inicjatywa seniorów, która została potraktowana, że nie jest potrzebna. I zobaczcie Państwo, jednak to jest potrzebne, bo inicjatywy społeczne są bardzo cenne. I nawet jak się pojawi chęć, to należy współpracować. Dobrze, a Pani Radna, ale to jest troszkę inny temat i Pani Radna, w tamtym momencie była inicjatywa seniorów, no, byli seniorzy i zostało zrealizowane w dużej mierze. Ich oczekiwania zostały spełnione. I dzisiaj to, co się dzieje. Pani Radna, ale oczekiwania seniorów na dzień dzisiejszy zostały wdrożone w gminie. To czekają do mnie głosowania. Pani Radna, to teraz nie jest przedmiotem naszej dyskusji. Dobrze, drodzy Państwo, ktoś z Państwa jeszcze chciałby dać radę? Waldemar Kaszuba, proszę. Dziękuję. Ja, moje zdanie jest takie, że czekanie na to, aż młodzież przyjdzie, jak to by fizycznie wyglądało. Przyjdzie, tu mamy przykład właśnie tego pana, który szczupki, tak? To ja myślę, że on przyszedł, złożył podanie, wniosek, nie wiem co, nie pamiętam dokładnie, no i nic z tego nie wyszło, ale ja myślę, że tu my jesteśmy dorośli, my tu jesteśmy radnymi, my musimy dbać o naszą młodzież przede wszystkim, bo jeżeli my zapomnimy o młodzieży, to zapomnimy tak jak o historii, tak? Musimy tak samo dbać o młodzież, jak i o historię. My musimy, naszym zadaniem jest wciąganie ich w te struktury, pokazywanie, tak? No ja też nie sądzę, żeby tu stanęła grupa młodzieży, my chcemy być Młodzieżowej Rady Gmin. A myślę, że ten głos ich jest bardzo, bardzo ważny. I tutaj, no, biorąc załóżmy na przykładzie tego biegu ostatniego niepodległości, zapomnieliśmy o dzieciach, teraz tu zapominamy o tej radzie, bo seniorzy tam seniorami, nie wiem. Ale jest, no myślę, że my powinniśmy radni coś stworzyć, żeby ich zachęcić. Może młodzieżowego wójta powołania będzie właśnie. Możliwe, może i by był potrzebny. Tak? Młodzieżowy wójt będzie. Młodzieżowy przewodniczący, wiceprzewodniczący też. Wszyscy się wypowiedzą gminy. Wiedzą, że jest taka możliwość i też swoim samorządom uczniowskim taką wiedzę przekazały i samorządy w szkołach, jeżeli by chciały poza szkołą działać i współdziałać z innymi szkołami na terenie gminy, jako Młodzieżowa Rada Gminy, to myślę, że z taką inicjatywą, nawet jeżeli jeden samorząd uczniowski do nas wystąpił, byśmy to rozszerzyli o kolejne. Na dzień dzisiejszy nie mamy nawet tego szkieletu, od czego zacząć. Stworzymy coś, gdzie nie mamy na chwilę obecną ani jednej osoby zadeklarowanej. No była osoba. No proszę bardzo, radna Bożena Roszek. Ja tutaj bym nie chciała, żeby poszło w eter, że dzieci nie brały udziału w tym biegu, bo żeśmy o nich zapomnieli. Nie, warunki, które wtedy na ten czas były, nie dawały takiej możliwości, żeby w tym dniu dzieci pobiegły. I bym chciała, żeby to było, żeby wybrzmiało. Ja mam pytanie, jakie to były warunki? Czy asfalt był za krótki, czy pani radna? No dorośli mogli biegać, ale przecież rozmawialiśmy na poprzedni, kiedy było sprawozdanie, już na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego dzieci nie brały udziału w tych biegach. Można? Proszę bardzo, radny Józef Pęcer. Może ja się odniosę do tego, bo ja zostałem tu trochę zawołany do tablicy. Tak, taka rada młodzieżowa była za moją kadencję. Chcieliśmy tu ratować tą organizację, były spotkania, nawet sam zaproponowałem, bo założyli sobie koło ZMW, ja to zarejestrowałem, byłem seniorem tego koła ZMW, jako stary działał jako młodzieżowiec, ale nie zdało tej egzaminu, co było? Na końcu młodzież dostali klucze, dostali wszystko, zrobili zabawę. Ja dostałem jeszcze skopany i na końcu tak, zrobili ogień w domu kasiowskim na środku, powybijali 7 szyb i taki był efekt młodzieżowej rady. I ta przewodnicząca, która była, to się z tego wycofała, dlatego że nie miała wpływu na wodę, dlatego że tam jeszcze narkotyki. Ja w młodzieży zrozumiałem siedzicie żołeską. I co było siedzicie żołeskiej? Była teraz gmina, była policja, pod ławkami były narkotyki. Musieliśmy to zamknąć, taka jest prawda. Panie radny, ja bym prosił,
żebyśmy też tam tematy temat się tak powiem. Nie była rady utworzenia jeden, ale to powinien młodzież tak. Nie można na jednym. Nie, nie. Panie radny, ale to młodzież powinna. Dobrze, drodzy Państwo, tak, już nie rozwijamy tego wątku, tak, idźmy w tym kierunku. Proszę bardzo jeszcze co do tutaj rozpatrzenia petycji. Ja chcę krótko podsumować, bo to, co pan radny Józef Melcar powiedział, to jest jakiś incydent, podejrzewam. Nie można tego przekładać na całą działalność młodzieży. Ale jeszcze raz podkreślam, inicjatywa musi wyjść od młodzieży. To młodzież musi przyjść, zebrać się, grupa dziewcząt, chłopaków, tak, którzy chcą po prostu coś razem robić, tak, działać. Jeżeli takie osoby się znajdą, przedstawiciele szkół, czy tych podstawowych, czy nie wiem, jakichś stowarzyszeń, ktokolwiek, kto chce działać na rzecz dobra już gminy, to my się nad tym pochylimy. My im przyklaśniemy i my im pomożemy. Ale my nie będziemy szukać, biegać po ulicy, po szkołach i wyłapywać ludzi, żeby tylko stworzyć taką radę. Jeszcze raz podkreślam, to nie my mamy wyjść z inicjatywą, to młodzież ma wyjść z inicjatywą, nie osoba dorosła nawet. Osoba dorosła to jest osoba, która będzie sprawować pieczę nad tą grupą młodzieży, ale to grupa młodzieży musi do nas wyjść i wtedy możemy zastanowić się nad tym, czy tworzyć, czy nie tworzyć. I jeżeli przekonają nas o tym, że chcą coś fajnego robić, to my naprawdę ich wesprzemy. Nie będzie z tym żadnego problemu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Bartagoza. Tu jeszcze w końcu powiedział pan, mój przedmówca, pan radny Melcer. Przebija się również wątek taki, że taka Rada Młodzieżowa nie może pozostać sama sobie. A więc tu również w takich razach przebija się też, że ktoś musi nad tym czuwać, że musi być osoba odpowiedzialna, która będzie się tym zajmowała po to, żeby to mogło w jakiś sposób działać. Więc coś, że tak powiem, inicjatywa jednej osoby gdzieś spoza tego gminy absolutnie nie jest tutaj, że tak powiem, jakimkolwiek miernikiem tych nastrojów, jakie panują wśród młodzieży. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no, to będzie wymagało pracy. Zdecydowanie pracy. Przede wszystkim od strony młodzieży. Tutaj jest ewentualnie, no, można by było coś takiego, na przykład nie wiem, na lekcjach WOS-u, gimnazjum, czy w gimnazjum, w starszych klasach. To oczywiście tak. W takich razach, kiedy jeśli jest takie zainteresowanie akurat w tym kierunku. Natomiast no, to rodzi po prostu raz, że wyobrażenie też tej młodzieży jest takie, że oni będą otrzymywali diety, że to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ja rozmawiam ze swoimi dziećmi i wiem, jakie jest ich wyobrażenie o pracy społecznej. Że to gdzieś tam ktoś tam coś zrobi i jakoś to będzie. A to nie jest tak. Oczywiście powinniśmy, że tak powiem, być luźnią i my jako dorośli wpływamy na to, jak nasze dzieci postrzegają demokrację, jak postrzegają ustrój, jak się w pewnych ramach wyobrażają sobie to wszystko i jak się poruszają w tym wszystkim. Ale, że tak powiem, to oni w którymś momencie będą musieli przejąć pomoc stery i to, czy przejmą i w jaki sposób przejmą, to już jest kwestia, że tak powiem, nawet bardziej społeczna. Myślę, że też nie. Bo zupełnie są zainteresowani czymś innym i w wielu domach na tematy polityczne między sobą na dobrą sprawę nie rozmawia się, że tak powiem, nawet w Polsce. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, która bardzo mnie w tym wszystkim uderza, to jest to, że my nawet jako dorośli ludzie nie potrafimy w sposób taki w miarę szanując się nawzajem i w sposób spokojny prowadzić rozmowy politycznej, debaty politycznej itd. I to też jest pewna kwestia, którą powinno się, że tak powiem,
już tak zeszłam może za bardzo z tematu Młodzieżowej Rady Narodowej, ale mówimy tutaj przede wszystkim o wychowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie, do funkcjonowania w strukturach społecznych i zdawania sobie sprawy z pewnych mechanizmów społecznych. I to jest niezwykle ważne. Dobrze. Mało tego, Pani sposób Rada. Prowadzenia dyskusji i tak dalej. To wszystko, że tak powiem, nie odbywa się do końca w szkole, a i dom rodzinny, że tak powiem, też nie spełnia swojej funkcji. Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że spełnia to internet. Nie zawsze przekazując dobre wzorce i nie zawsze, że tak powiem, we właściwy sposób kierunkując ludzi. I to w tym wszystkim jest najsmutniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę bardzo teraz pan mecenas w kontekście do... Szanowni Państwo, chciałem zwrócić tylko zwykłą ciekawością, przysłuchuje się Państwa dyskusji, ona najwyraźniej jest potrzebna, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że tutaj Państwo powinniście rozmawiać tylko o kwestii proceduralnej. Czy wnioskodawca był uprawniony do złożenia wniosku czy też petycji o powołanie tejże rady? Przypomnę, że artykuł 5b ustawy o samorządzie gminnym, bo na tym się tutaj opieramy, a nie na ustawie o petycjach, wskazuje, z czyjej inicjatywy rada wyraża zgodę na utworzenie młodzieżowej rady. Albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek wójta lub zainteresowanych środowisk. Nie ma tutaj mowy o indywidualnej inicjatywie jednej osoby. W związku z czym wasza dyskusja powinna się odbyć wtedy, jeżeli wpłynie taki wniosek od podmiotu uprawnionego. A w tym momencie, na co wskazują nawet protokoły komisji i wniosek komisji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała tylko to, czy wnioskodawca był uprawniony do wniesienia. Nie dywagowała na ten temat, czy ona jest potrzebna, czy nie. I na tym powinna się skupić u Państwa dzisiejsza dyskusja. Ja to rozumiem. Myślę, że ten temat już bym już co najmniej drugi raz wrócił do Młodzieżowej Rady. A jeszcze być może wróci, być może też się nad tym pochylimy w przyszłym roku jako Rada na którejś z komisji i podejmiemy temat, czy taką możliwość, żebyśmy to wyszli z inicjatywą do naszej młodzieży, tak? Drodzy Państwo, przejdziemy do głosowania. Proszę bardzo, ustawiam się. Że ten pan nie był uprawniony do wniesienia takiej petycji w związku z... I to będzie odpowiedź, tak? I to będzie uchwała. Panie mecenasie, a jakby pan zareagował na przykład, że w biuletynie jest informacja, że opisująca właśnie ten temat i właśnie popieram tutaj moje przedmówczyni, żeby po prostu taką małą informację dać, że jest możliwość założenia i żeby zgłaszać się do urzędu gminy, na przykład do pani sekretarz, po prostu z inicjatywą. No może coś takiego. Panie radny, jak najbardziej to już powiedziałem, do dyrektorów szkół taka informacja wówczas, kiedy było pierwsze nasze pochylenie się nad tym tematem, było skierowane, no procesu, że tak powiem, nie było, więc myślę, że w tych środowiskach naszych szkolnych przynajmniej, oczywiście dochodzą też szkoły ponadpodstawowe, tak, ale gdzieś ta informacja, no zastanowimy się na tym, żeby dotrzeć też tutaj, myślę, że ten wspomniany internet będzie chyba najlepszą formą, żeby dotrzeć do młodzieży, bo padł na też bardzo dobry pomysł. I jak dojdzie do jej powołania, to my na pewno stworzymy regulamin. Każdy z radnych będzie miał określony czas opieki i doradztwa nad właśnie tą Młodzieżową Radą Gminy, bo Państwo jesteście wzorem. I to będą na pewno godziny właśnie popołudniowe, weekendy. Ja jestem również właśnie w tej formie za. Ja bym przenosił do uchwały. Ja myślę, że tutaj mamy na terenie gminy bardzo wiele, co ostatnio o grantach mówiliśmy, organizacji, tak? I to, że szkoły wiedzą o
o takiej możliwości, to jest jedno, ale ta młodzież właśnie się skupia w tego typu miejscach i powinniśmy, mi się wydaje, że do tych wszystkich organizacji my jako gmina powinniśmy wysłać zawiadomienie, że jest taka, możliwość, tak? Dlaczego za mała? Oczywiście do środowisk, z którymi mamy kontakt, tak? Bo też no, wszystkich nie jesteśmy w stanie tych, powiedzmy... Chodzi o to, co powiedział pan... Wszędzie jako kontaktu tego, tak? Te, z którymi gmina współpracuje, oczywiście stowarzyszenia, wszystkie organizacje, jak najbardziej możemy gdzieś tam do nich takie zapytanie wysłać, żeby przekazali wśród swoich podopiecznych, jak tam korzystają. Czy nie zastanawialiście się, proszę. Czy nie zastanawialiście się państwo, dlaczego młodzież biegnie do samorządu i do pewnych tego typu rzeczy? Panie Rana, ja bym prosił o tą dyskusję, żebyśmy już... To będzie że tak powiem, trąci polityką. A polityk, że tak powiem, w naszym społeczeństwie, jak przeczytałam kiedyś artykuł pana Łysiaka, polityk plasuje się pomiędzy dwoma grupami. Pomiędzy prostytutką a złodziejem. To mniej więcej tak funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Dlatego też dla samej młodzieży nie jest to, że tak powiem, żadna misja, która byłaby atrakcyjna. Dobrze, panie przewodniczący, ja się cieszę z tej dyskusji na temat powołania młodzieżowej rady gminy z tego względu, że rada może, tak jak czytamy w dokumentach, rada może wyjść z inicjatywą. I chciałabym, żeby do końca tej kadencji, żeby ta rada w nowej jakości, jako większości, wyszła z taką inicjatywą. Może ja się wróczę jak najbardziej. Moja przewodniczyni, przewodniczyni, mówię o pani radnej Groza, na taką opinię to my wszyscy pracujemy, właśnie radnych i polityków. Przechodzimy tak do głosowania nad podjęciem uchwały. Oczywiście do tego tematu powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyspowo z pewnością jeszcze wrócimy. Dobrze, te 3 osób jest do głosowania. Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kozakowo. Będziemy głosowali imiennie, gdyż tego ze kwestii technicznych nie mam możliwości wyświetlenia wyników. Głosujemy w kolejności alfabetycznej. Radny Marcin Buchta, nieobecny. Radna Adam Fajs. Jestem przeciw. Radna Beata Groza. Jestem przeciw. Radny Waldemar Kaszuba. Wstrzymuję się. Nie poczekajcie. Radny Przewodniczący kwestii formalnej. Proszę odczytać się. To proszę odczytać się, że tak powiem. Nie zasługuje na wpływ. Drodzy Państwo, jeszcze mamy ten projekt? Tak, ja bym chciała, żeby było przegłosowane, tak jak jest... Dobrze, to ja przepraszam, to głosowanie, które było zgłoszone, oczywiście pan staranny, być może niezrozumienie, bo dyskusja szła w innym kierunku, tak, jeżeli mówi projekt uchwały. Projekt uchwały w godności rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kozakowo i uchwala, co następuje. Uznaje się, że petycja wniesiona przez pana PJK dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kozakowo nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. To jest właściwie paragraf pierwszy. No i tu już później powierza się przewodniczącą Rady Gminy, uchwala się w całości, uchyla się w całości uchwałę poprzednią naszą. Paragraf pierwszy, tak? Tak jest. Nie zasługuje na uwzględnienie. Drodzy Państwo, tak? Przejdziemy do reasumpcji głosowania. Jeszcze raz zagłosujemy nad tym projektem uchwały, bo przepraszam na emocje, bo to właśnie nie wybrzmiało dyskusja w czasie. No byśmy skokowali, a tam można podtrzymać. Dobrze, drodzy Państwo, najpierw przegłosujemy na to, czy Państwo zgadzają się na funkcję głosowania. Zagłosujemy imiennie w kolejności alfabetycznej.